Myślę, że każdemu z nas w życiu chociaż raz zdarzyło się pomyśleć lub powiedzieć, że kiedyś to było jakoś fajniej, że chcielibyśmy żyć w innych czasach. Dzisiaj chciałabym Was zabrać w podróż ekstremalną, w podróż w czasie, abyśmy mogli przekonać się, czy rzeczywiście kiedyś było fajniej. Zabieram Was w podróż do średniowiecznej Anglii i odpowiemy sobie na pytanie. Czy chcielibyśmy i czy potrafilibyśmy żyć w tamtych czasach? Zaczynamy od życia w średniowiecznym mieście. Zapraszam! Dzisiaj praktycznie każdy z nas doskonale wie, jak wygląda miasto. Albo w nim mieszkamy, albo w nim bywamy, albo się uczymy, albo robimy zakupy. Wycieczka do miasta, nawet jeśli ktoś mieszka na wsi, jest Czymś na porządku dziennym. Jednak w średniowieczu nie było to takie oczywiste. Większość populacji żyła na wsi. Tylko 12% osób w XIV wieku żyło w miastach. To oznacza, że dla większości, zdecydowanej większości yy, mieszkańców Anglii, miasto było czymś obcym, nowym, niecodziennym. Tak samo było również z wycieczką do miasta. Do miasta wyjeżdżało się rzadko. O ile w ogóle, i była to prawdziwa przygoda, prawdziwa wyprawa, po to, by zrobić zakupy, pojawić się w jakimś urzędzie, załatwić sprawę, a więc było to niesamowicie ekscytujące, aby do takiego miasta się udać. Oczywiście, z czasem. Sytuacja się zmieniała, coraz więcej ludzi podróżowało, ponieważ no, rozwijała się ekonomia, rozwijał się handel, więc byli podróżujący kupcy, byli żołnierze, byli ludzie, którzy zajmowali się polityką i w tym celu musieli się przemieszczać. Ale nadal, jeżeli weźmiemy pod uwagę takiego przeciętnego mieszkańca wsi, on raczej do miasta często się nie udawał. I wyobraźmy sobie, że taka osoba postanawia wybrać się do miasta na przykład po jakiejś zakupy. Najpierw trzeba było do tego miasta dojechać, a to już samo w sobie było bardzo skomplikowaną procedurą. Po pierwsze, miasta były daleko, trzeba było jakoś się do tego miasta dostać, wycieczka taka trwała czasami kilka dni, aby do miasta. Dotrzeć, ponieważ nie każdy miał konia, nie każdy miał powóz, nie każdy mógł się w taki sposób przemieszczać, więc przemieszczano się powoli. Po drugie, podróże były często narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Drogi i szlaki porośnięte były krzewami i drzewami, gęstymi zaroślami, w których zawsze mogli czaić się jacyś rzezimierzkowie, złodziejaszkowie, którzy polują na przykład na konwoje kupieckie. Taki mieszkaniec wsi musiał mieć zdecydowanie pecha, gdy trafił na takowych, a ponieważ z reguły nie posiadał przy sobie jakiegoś większego majątku, no to albo okradli go ze wszystkiego, co miał, a nie było tego wiele, albo go po prostu zabili. Także miał pecha, trzeba przyznać. Natomiast dużo łatwiej poruszać było się głównymi drogami, szczególnie drogami, po których poruszał się król, ponieważ te drogi były specjalnie nadzorowane. Przede wszystkim było prawo, które nakazywało wycinanie drzew i krzewów z poboczy takich dróg, po to właśnie, aby żaden rzezimieszek, złodziejaszek nie mógł się w takich krzakach schować i zaczaić na przejeżdżającego króla. Podobnie było z kupcami, ponieważ gdy. Taki konwój kupiecki został okradziony, na przykład mógł się domagać później odszkodowania za poniesione straty, także nikomu się takie rabunki nie opłacały. No ale wróćmy do naszego podróżnego z angielskiej wsi do miasta. Załóżmy, że udało mu się przebrnąć przez trasę, załóżmy, że dociera już do miasta. Co widzi? Przede wszystkim na horyzoncie widzi mury i górującą nad wszystkim wieżę katedry. Katedra była widoczna już z daleka i to był niechybnie znak, iż zbliża się do miasta. Mury budowane były oczywiście po to, aby zapewnić miastu bezpieczeństwo i uchronić przed najeźdźcami. Nie ma się co oszukiwać, że był to stuprocentowy sposób gwarantujący bezpieczeństwo, ponieważ. Nie ma murów, których nie można sforsować, ale na pewno w jakiś sposób zniechęcało, a przynajmniej spowalniało zdobycie miasta. Aby wjechać więc do miasta, należało udać się w stronę bramy. Miasta z reguły miały kilka bram wjazdowych z różnych stron świata prowadzących do miasta, i taka brama już z daleka powodowała, że podróżny mógł się zastanowić, czy na pewno chce do tego miasta wjeżdżać. Przede wszystkim brama była ozdobiona figurą króla. Chodziło o to, żeby każdy wiedział, kto w tym mieście panuje, kto w tym mieście rządzi. Kto jest najważniejszy? Oczywiście król. Ale nie to przerażało najbardziej. Najbardziej przerażały takie swego rodzaju ozdoby, powiedziałabym szczególnie makabryczne, mianowicie odcięte głowy bądź kończyny, które na murach miejskich były pozawieszane. Były to głowy bądź kończyny. Odcięte rzezimieszkom, mordercom, złodziejom i innego rodzaju przestępcom, którym właśnie taką karę zasądzono, którzy na przykład stracili głowę w wyniku popełnionych przez siebie przestępstw. A te trofea zawieszane na murach miasta miały przede wszystkim złych ludzi odstraszać, ostrzegać i mówić, jeżeli wjeżdżasz tutaj ze złymi zamiarami, zastanów się, bo to się może dla Ciebie dobrze nie skończyć. Jak wyglądało takie miasto? Ano tak jak mówiłam, mur. Otaczał je z zewnątrz. Znajdowały się tu bramy wjazdowe, i od bramy do centrum miasta, do targowiska, do ratusza, do katedry prowadziły główne, szerokie arterie, później nawet brukowane. To był najbardziej Spektakularny widok miasta. To były najbardziej prestiżowe, powiedzielibyśmy, lokalizacje w mieście, dlatego te szerokie ulice zamieszkiwane były przez najbardziej nobliwych i najbardziej poważanych i oczywiście najbogatszych mieszkańców miasta. Byli to na przykład radni, jacyś rycerze, którzy zdobyli majątek w różnego rodzaju wyprawach wojennych. Byli to kupcy, bogaci kupcy, ponieważ tylko takich stać było na piękne domy przy głównych ulicach. I zasada była taka, że można poznać, kto jak w społeczeństwie jest ustawiony, jaką ma pozycję, czy jest bogaty, czy jest biedny, w zależności od tego, w jakiej lokalizacji mieszka. Były dzielnie, umówmy się, mało prestiżowe i im dalej od tych głównych ulic, im dalej od centrum miasta, tym mniej prestiżowa lokalizacja. Domy stawały się coraz mniejsze, ulice stawały się coraz węższe. Coraz więcej było brudu, coraz biedniejsza ludność, aż do murów, gdzie mieszkali już najbiedniejsi. To były takie powiedzmy średniowieczne slamsy. Domki, kliteczki sklecone z drewna, w jednej izbie. Jeśli była jedna rodzina, to i tak było dobrze. Czasami było tych rodzin nawet kilka w jednej izbie. Domy ustawione bardzo blisko siebie. Były ustawione tak blisko siebie, że wyglądając przez otwór okienny, jeden sąsiad mógł spokojnie podać rękę drugiemu sąsiadowi. Fajnie sobie pogadać, kiedy pada deszcz, nie fajnie, kiedy się pali. Dlatego że takie domy paliły się błyskawicznie jeden po drugim, zważywszy, że były budowane z drewna i pokrywane strzechą. No to można sobie wyobrazić, jak to szło. Takie Slamsowe domki z reguły posiadały, tak jak mówiłam, jedną izbę, ale nawet bardzo trudno to nazwać izbą. To była po prostu klitka. W tej jednej klitce mieściło się wszystko. Nazwijmy to prowizoryczną kuchnią, chociaż ci najbiedniści bardzo rzadko gotowali w domach, no bo nie mieli takich warunków. Było jakieś tam palenisko, ale umówmy się, nie było za bardzo miejsca, żeby gotować. No i często nie było z czego, ale do tego za chwileczkę wrócimy. Ponadto była tam sypialnia, oczywiście toaleta, która najczęściej była jakimś wiadrem, pojemnikiem, do którego po prostu oddawano mocz albo inne rzeczy, a następnie wywalano z domu, na przykład do pobliskiego strumyka, który nie bez przyczyny często nazywany był sheetbrook, czyli gówniany strumyk. Tak, dosłownie gówniany strumyk. Domy postawione tak blisko siebie miały jeszcze jedną wadę. Mianowicie w bardzo wilgotnym klimacie Anglii nie było dostępu światła słonecznego. Był bardzo mały dostęp takiego świeżego powietrza, więc wszystko pleśniało, było zwilgotniałe. Ludzie chorowali w takich warunkach i nie mieli dostępu światła słonecznego. Wyobraźmy sobie, jak się czujemy, gdy jest zima, wcześniej robi się ciemno, czujemy się przygnębieni, czujemy się tacy bez energii. Ci ludzie w średniowieczu musieli się tak czuć regularnie, ponieważ nawet jeśli było lato, to oni tego słońca nie widzieli z reguły, ponieważ Zasłaniał im cień domu, który stał obok. Przerąbany troszeczkę. Tak jak mówiłam, nie gotowano, bo nie było z czego. No cóż, te slumsy często zamieszkiwane były przez takich ludzi, którzy zajmowali się żebraniem. Więc rano wychodzili z domu, dzieci szły żebrać przy bramie miasta po to, żeby dostać coś może od jakiegoś wjeżdżającego podróżnego. Dorośli szli na targ, gdzie spotykali się ze swoimi znajomymi, również żebrakami. Czasami się komuś zwędziło jakiś portfel, czasami się dostało jakieś jedzenie, jeżeli wiedziało się na przykład, z którego domu, o której godzinie wydają resztki z kolacji. Ponieważ można władcy, tacy bogaci ludzie, kiedy zostawało im jedzenie z kolacji, na przykład wystawiali wiadro z resztkami, albo Oddawali biednym, którzy już stali na progu domu i tylko czekali, aż te resztki się pojawią. Także jadano na mieście, choć może nie do końca w takim znaczeniu, w jakim znamy to dzisiaj, ale mieszkało się w takich miejscach rzeczywiście strasznie. Mówiłam o tym, że nad miastem górowała katedra i rzeczywiście katedra była takim najbardziej rozpoznawalnym i charakterystycznym, wybijającym się punktem każdego miasta. Otoczona była murem. Chodziło o to, aby zapobiec wchodzeniu na teren katedry osobom o różnych zamiarach po zmroku. Także po zmroku bramy były zamykane i nie można było już sobie wejść, żeby sobie pochodzić, a może nawet splądrować katedrę albo kogoś zamordować. To nie wchodziło w grę. Oprócz tego znajdowały się na przykład otoczone murem rezydencje rycerskie oraz pałace królewskie. W niektórych miastach, bowiem król miał swoje siedziby, miał swoje pałace, miał swoje posiadłości. Król tak naprawdę nie miał swojej jednej siedziby. Nie było czegoś takiego jak jedna stała stolica. Król podróżował, przemieszczał się po całym kraju, robił taki objazd po to, żeby się zorientować, jakie są nastroje w społeczeństwie. Kto go obgaduje, kto go lubi, kto go nie lubi, kto mu sprzyja, kto mu nie sprzyja. Oczywiście później takie objazdy nadal były robione, ale już wszyscy wiedzieli, że jak król akurat nie objeżdża kraju, to prawdopodobnie znajdziemy go w stolicy, czyli w Londynie. Ale co tak naprawdę sprawiało, że miasto powstawało, rozwijało się w jednym miejscu, a nie w innym? Oczywiście można by mnożyć różne teorie, na przykład bliskość rzek, na przykład. To godna lokalizacja na skrzyżowaniu różnych traktów handlowych, ale wszystko sprowadza się tak naprawdę do jednej rzeczy: do targu. Jeżeli miasto było położone przy rzece, jeżeli było położone na skrzyżowaniu traktów handlowych, no to wiadomo, że było idealnym miejscem do tego, by zorganizować tam targ. Gdy pojawiał się targ, no to wiadomo, że nie było fajnego targu, jeśli na tym targu wystawiali swoje towary tylko miejscowi. Trzeba było przyciągnąć kupców z innych krajów, którzy przy okazji musieli na przykład zapłacić za to, że mogą się tam wystawić. Więc miasto się w ten sposób bogaciło. Przyjeżdżali kupcy, więc pojawiały się również inne udogodnienia dla takich kupców. Pojawiały się gospody, w których taki, tacy kupcy mogli się zatrzymać. Pojawiały się karczmy, w których mogli zjeść. Pojawiały się y, na przykład różne artystyczne. Wydarzenia. Przybywali na przykład kuglarze wędrowni, przybywali jacyś magicy, jakieś tatrzyki. Chodziło o to, żeby ten tłum, który przyjeżdża, również zabawić. Pojawiały się panie, które miały takim kupcom czas umilać. Nie wszędzie były one. Dopuszczone do pracy nie wszędzie miały pozwolenie, o tym też sobie za chwileczkę powiemy. Natomiast rzeczywiście reguła była taka, że tam gdzie rozwijał się targ, tam natychmiast rozwijało się wszystko dookoła tego targu. Chodziło o to, żeby ten targ przyciągał jak najwięcej osób, żeby był jak najbardziej bogaty i jak najbardziej niezwykły. I na bazie tego właśnie powstawało miasto. Miasta były duże, takie jak Londyn, ale były też malutkie miasteczka, które po prostu naprawdę posiadały kilka ulic, ale z racji posiadania targu miały status miast. Targ to było nie tylko gospodarcze rozwijanie się, to było również Możliwość kontaktu z różnymi nacjami, z nowościami ze świata, ponieważ kupcy przemierzali jedno miasto za drugim, jedno targowisko za drugim. Oni przynosili najnowsze informacje z tego, co się dzieje w kraju, co się dzieje w Europie, przywozili najnowszą modę. Dzięki temu, na przykład panie, podpatrując, co ci kupcy przywieźli, jakie materiały są modne, jakie kolory są modne, zaczynały podchwytywać również trendy ze świata albo z innych części kraju. Tak właśnie rozwijało się społeczeństwo w tamtych czasach. I targ był tego zdecydowanie jednym z najlepszych przyczyn, najlepszych przyczyn takiego rozwoju. Targ był również najwspanialszym i najdoskonalszym miejscem spotkań towarzyskich w mieście. Dlaczego? Tak jak mówiłam, ludzie mieszkali w bardzo małych izbach w miastach. Nie było tej przestrzeni, więc gnieździli się dosłownie w takich klatkach. Trudno sobie wyobrazić, Przyjmowanie gości, jeżeli nie było nawet spokojnie gdzie usiąść albo zjeść, więc trzeba było gdzieś się spotykać. Jeśli kogoś było stać, oczywiście mógł udać się do tawerny, ponieważ miejscowi spotykali się w tawernach, ale nie każdego było na to stać. Więc najlepszym miejscem spotkań był targ. Wyobraźmy sobie miasto. Kiedy zamykamy oczy, widzimy centra handlowe, ale widzimy skwerki, widzimy ławeczki, widzimy parki. Tego wszystkiego w średniowiecznych miastach nie było. Nikt nie odczuwał potrzeby tworzenia parku na terenie miasta. Nikt nie odczuwał potrzeby tworzenia skwerku z drzewami i ławkami, żeby ludzie mieli gdzie usiąść. Więc takie spotkanie towarzyskie bożliwe było właśnie jedynie na targu albo w kościele, no, ale trudno było w kościele sobie uciąć pogawędkę na temat, co słychać. Więc targ był również Facebookiem, Instagramem, pudelkiem, a także. Agencją matrymonialną, ponieważ na przykład młode dziewczyny na targu mogły się przejść i mogły wpaść w oko ewentualnemu narzeczonemu przyszłemu mężowi. Trzeba było sobie przecież taką pannę dokładnie obejrzeć, a targ, podobnie jak kościół, dawał ku temu świetną możliwość. Także targ spełniał wszelakie role w życiu ludności średniowiecznej i on właśnie sprawiał, że miasto powstawało tam, gdzie powstawało. Ale były również niedogodności. Przede wszystkim na targ przyjeżdżali różni ludzie, dlatego pojawiali się również różni złoczyńcy, oszuści i złodziejaszkowie. Gdy było wiadomo, że jest dzień targowy, wszystkiego rodzaju branże pojawiały się w mieście. Pojawiały się właśnie kobiety lekkich obyczajów, pojawiali się kieszonkowcy, którzy wiedzieli, że będą żniwa, bo wiadomo, ludzie zajęci zakupami często nie zwracają uwagi na to, co się dzieje dookoła hałas wszechobecny w mieście hałas był po prostu czymś co myślę że dla nas dziś byłoby trudne do wytrzymania szaleńcza jazda konna nieuregulowana zupełnie także mogliśmy w każdym momencie zostać stratowani przez konia wszystkie nawoływania każdy sprzedawca nawoływał do siebie więc Jedna wielka kakofonia dźwięków. Tutaj ktoś na czymś powiedzmy grał, był jakieś występy. Tu jakiś rzeźnik krzyczy, że sprzedaje właśnie świeżą wieprzowinę. E, dzwony kościelne, które biły o, bardzo często w ciągu dnia, ponieważ one były takim wyznacznikiem czasu w mieście, to wszystko sprawiało, że dla przybysza z cichutkiej wsi wizyta w mieście była czymś w rodzaju totalnego szoku. Ale o ile nawet do hałasu można się przyzwyczaić po pewnym czasie, są rzeczy, do których nam byłoby przyzwyczaić się chyba niemożliwością. Jeżeli was to zainteresowało, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do komentowania, do oczywiście zostawiania łapek w górę. Zapraszam was również na moje konto na Instagramie i do zobaczenia w następnym odcinku Wyspy Historii. Pa.